Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Runiczne i dziś chciałbym Was zaprosić na następny odcinek. Zagrajmy w RimWorld. Co się działo? Te nasze chłopki roztropki, którym się tutaj zajmowaliśmy po ataku kobr, wróciły i w związku z tym lud Czarnego Barana stał się bliskim naszym sojusznikiem. To przyznam, że jest bardzo fajne. Nie wiem, czy fakt, że są naszymi sojusznikami, cokolwiek da. Ta frakcja będzie wysyłać wojowników, by ci pomóc, tylko będzie w stanie. Jeśli relacja spadnie poniżej zera, staną się neutralni. No i okej. Dobra, ale co my dzisiaj chcieliśmy zrobić? Dzisiaj chciałbym udać się z karawaną, to będzie tu. Informacje tak. Dowiedzieliśmy się o starożytnym terminalu, który zawiera informacje. Terminal jest jednak otoczony przez wioskę plemienną, a miejscowi oddają mu cześć. Nie należą do żadnej większej frakcji. Są skłonni pozwolić ci na odwiedziny pod pretekstem oddania mu czci, ale zaatakują, gdy dotkniesz. Możesz zaatakować wioskę z zewnątrz lub wejść pokojowo i spróbować szybko uciec danymi z terminala. Uwaga, jeśli spędzisz w wiosce więcej niż 10 godzin lub zbudujesz cokolwiek w tej pobliżu, miejscowcy zaatakują i wezmą posiłki. O, to może być ciekawe. Dobra, uformujmy karawanę i przejdźmy się tutaj. Tak, Lupciu, Battle Droid oczywiście. Bartek Łucznik, Automaxa na razie brać nie będę. Pamiętam, tutaj fryzurę miałem zmienić. Amy, Lab. Wy, Kail Badaczka, nie. Shadow VIP i Wikonie. Okej. Okay. I wszystkie mawołki, które mamy. Okej. Okay. Edytuj, tak. Tego nie. Droid bateria. Dobra, to mamy wszystko, co potrzebujemy. Wyślij. Tak. Przy okazji, ja bym chciał droidy zebrać. I tak. Mamy tutaj parę niefajnych zwierzaków, jak chociażby te wilki. I ich chciałbym się pozbyć. Ty masz nóż. Powinieneś wziąć sobie coś lepszego. Tylko, że ja nie mam nic lepszego. Wyposaż łuk. Nie, ty masz karabin. A, nie, nie masz. Wyposaż, to skasujemy. Zobaczmy, kosiarz, masz łuk i pistolet. No to takie średnie bronie, ale w sumie polowanie. Pozbędziemy się tych dzikich zwierząt. A kosiarz, gdzie jesteś tu? Może uda się inspirację, okej. Okay. Złączę nieprzypisane do cięcia roślin. Masz drzewa, które są ustawione do przycinania, ale ich łącznik nie jest przypisany do cięcia. A, okej. Okay. To potem. Okej, okay, tu mamy wilka. Jego się pozbądźmy od razu. Już w poprzednim odcinku chciałem to zrobić, bo mi tutaj zaczęło polować na kosmokota. O, miejsce robót górniczych. Okej. Okay. Bardzo dużo się pojawia teraz tych opcji właśnie takich do zwiadu. No, wilk mi ucieka. No, chodźże tutaj. Też nie wiem, czy wziąć trzy droidy, to jest dobre na polowanie. Zważywszy na ich... Nie, bez sensu. Bez sensu. O.
Mamy relację już z lodem czarnego łosia, mamy 100. I super. Kosiarz, to w takim wypadku lampa stojąca. Okej. Dobra, to ja wysyłam karawanę i widzimy się na miejscu. No dobra, nie trwało to długo i nasza karawana dotarła. Zobaczmy, gdzie oni są? Tu. Ej, i tak trzeba będzie ich gdzieś przenieść. Może w to miejsce. Tak, żeby tutaj się zasłonili, mogli się zasłonić. Będziemy atakować. Nie będę tutaj kombinował w żaden możliwy sposób nad... A może tak, a może inaczej. Nie, zwykły, standardowy atak bez zbędnego kombinowania. Droidy bojowe tu. Shadow VIP, ty masz snajperkę, to sobie przejdź tu. Ty też masz broń raczej zasięgową, daleką, to też tu. Spokojnie, zasięg jest. Tu mamy pistolet, tu mamy strzelbę. Tu mamy karabin, okej. Okay. Tu też. Tu mamy strzelbę. Ktoś jeszcze? Tutaj widzę jeszcze i to. No i drugi droid bojowy. Zastanawiam, czy nie przybliżyć tych droidów trochę bliżej. Albo w ogóle wykorzystać fakt, że tutaj są te. Chociaż... Nie, nie będziemy kombinować. Dobra. Strzelamy. Może ja jednak ciebie troszkę odsunę. Dobra, wy w tego będziecie mieć czysty strzał. Ty możesz w takim wypadku strzelać, bo widzę, że ci się zbliżają. Oj, ten mi oberwał. Oberwał ła. Okej, okay, bez tragedii. Shadow VIP dostał. Dobra, droidy. No, z takiego bliska nie powinniście spudłować. Dobra. I teraz tak. Widzę, że jedna osoba przeżyła. I teraz tak. Myślę, że możemy sobie polecenia przejmij. Wszystko oczywiście. Dopuść wszystko, dobra. I teraz tak, tu sobie zróbmy jako dla więźniów. I Galloway. W ogóle to jakim ty jesteś w stanie? Za 6 godzin, dobra. Uwięź. A pozostałym podziękujemy. Zacznijcie mi tutaj troszkę ogarniać. Strefa, składowisko. Dopuść wszystko poza zwłokami. Ich nie chcemy. I teraz tak. Shadow VIP widzę oberwał, to w takim wypadku niezdolne do hakowania. Ok. Zhakuj, ok. To zhakuj mi ten terminal. Więzień na wróć. Możesz teraz wyjść, okej. Okay.
Trudno. Dobra. I teraz tak, tu też w starożytnym kompleksie miał być tak. My się od razu przeformuj w karawanę i od razu się tutaj wybierzemy. Wszystko oczywiście, z tobą również. Żywność oczywiście. Wszystko bierzemy. Zobaczmy, co my tu mamy ciekawego. Broń weźmy, a nóż się przyda. Natomiast nic więcej. Odłamek metalu można wziąć, chociaż... No to akurat najmniej. Udało ci się pomyśleć ukończyć zadanie Święty Terminal. No i super. I teraz pójdziemy do starożytnego kompleksu. Dobra. I widzimy się na miejscu. No nareszcie. Jak akurat osoba odpowiedzialna za handel sobie poszła, to zjawił się handlarz, który może nam sprzedać komponenty zaawansowane. Tylko, że nas na nie nie stać. Dobra, sprzedamy całą superstal. Uran będzie nam potrzebny, to na razie zostawmy. Chociaż nie chcę całości sprzedawać. Bo chcę też jak najwięcej komponentów zaawansowanych. Bo dzięki temu będzie można androidy zrobić. No. Dobra, damy ci jeszcze uran i zobaczymy, ile będę w stanie zaawansowanych komponentów jeszcze ściągnąć. Tyle. Dobra, niech będzie. Od razu mi to przenieś. I będzie można zrobić to w końcu. A budowniczym jest Samsung. Idealnie. Potrzebny materiał, co? Zaawansowany komponent. Aha, tutaj już masz. I buduj mi to. W międzyczasie ile wam jeszcze zabrakło? Jeszcze troszeczkę. Dobra. Ponieważ to będziemy mieć zbudowane, można już myśleć pomału o budowie... A, tylko ja całą superstal. No nic. To sobie postawimy tu. Czyli trzeba będzie jak najszybciej zrobić to miejsce tutaj. W sensie wykopki. Mamy na tyle metalu, więc nie powinno być w związku z tym problemów. Jest prąd, dobra. Dodaj zlecenie. Zrób tak. Zrób 25 komponentów do uzyskania powiedzmy 40 i dodaj zlecenie 10 zaawansowanych do uzyskania 10. Dobra. A w międzyczasie nasi zaraz dotrą na miejsce. Jest noc, więc chwilę to jeszcze im zajmie. No dobra, to jesteśmy na miejscu. Ale mieścina. Nowa mapa, oczywiście. Będzie trochę lepiej. Okej. Okay. Tajemniczy kompleks. Widzę, że na razie jest tutaj w miarę spokojnie. Wszyscy oczywiście. Gdzie jest nasz więzień? A tu. Dobra. Wikonia, sprawdź mi, co tutaj jest. O, przejmij. Oj, badania tu. Fajnie by było jakieś łóżko tutaj, żeby było. By można było, oczywiście łóżek nie ma. Bo po co mi łóżka? Nie ma, dobra. To meble, miejsce snu. I to będzie dla więźniów, dobra. Gdzie jest mój więzień? Tu.
Wikonia, ty chyba masz najwięcej. A pozostali wybiorą się tu na zwiady. Zobaczmy, tu mamy Liska i trochę Truska, ale on nas w tym momencie nie interesuje. Tutaj pewnie też nic nie będzie. Ten kompleks nas interesuje. I w sumie jest, wejście jest tu. Dobra, chodźcie tu. No, Wikonia, też cię już poproszę tutaj. On tym bardziej, że musi leżeć, bo ma zakażenie. Ale wyjdzie z tego. Okej, Lis Hitrusek stwierdził, że jednak będzie nam. Zobaczmy, co my tu mamy. Jest i terminal, który nas interesuje, ale coś nie chce mi się wierzyć, że to takie łatwe będzie. Na wszelki wypadek zróbmy tak. Tu wygląda na puste. Kolejny terminal. Okej. To jest śmiesznie zrobione. Starożytny cylinder magazynowy. Okej. Shadow VIP, to ty od razu zhakuj mi go. Ła, tak czułem. Wycofuj się, wycofuj się. Będzie boom. No. Dobra. Ty przejdź od razu tu, zobaczy tu gdzieś jakiegoś wybuchu nie ma. U. Wróć, 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 wróć. A co my tu mamy? Skrzynka bezpieczeństwa. Okej. Fajnie, że ściana zostali się pali. No. Nina. Nie powinno przejść. Powinno się tutaj wypalić. Chodź do środka. I powinno być na tyle. Co masz za broń? Ty masz pikę. Co jest? Aha. Dobra. Shadow VIP, ile ci to jeszcze zajmuje? Shadow VIP, szybkość hakowania 72. Progres hakowania. No to chwilę zajmie. Coś czuję, że jak tylko go zhakuję, to się ten pikinier obudzi. Udar cieplny. Gdzie jest udar cieplny? Ile tutaj mamy? Pomieszczę. O, dobra. To już widzę. Nie ty. Wikonia, ty masz budowanie? Nie, nie można. To u mnie, to tutaj jest praca. Praca budownicza. Shadow VIP. I ty. Dobra. Od razu będzie chłodniej. Bo już będzie to na zewnątrz traktowane. No, Shadow VIP, dajesz, dajesz, dajesz.
To jeszcze ten trzeba, dobra. W międzyczasie, jak ty będziesz hakował, my zrobimy w ten sposób. O, prawie. Mamy mroka wstrzymania ognia, więc na razie strzelać nie będą. Aha, bo tutaj też jest temperatura. Tu trzeba by było też otworzyć. W pomieszczeniu 230 stopni. A, tu trzeba jeszcze otworzyć. Żeby nam się nie ugotował Shadow VIP. Mnie tu dobrze by było i tu dobrze by było też. Otworzyć. Żeby tu się troszeczkę schłodziło. Hermetyczna skrzynia przetrwała. Ściana z metalu. Okej. Swoją drogą, oczywiście to już zrobili? Nie, jeszcze nie. Dobra, i już powinno być dobrze. Super. To ja was w takim wypadku poproszę. Wy tutaj, a pozostali tu. Będziemy go rozwalać i weźmiemy ze sobą. Cofaj się troszeczkę. I ty tu. Dobra. I strzelamy. Jezu, gdzie ty biegniesz, kobieto? Dobra. Przy okazji, skoro się już tak bardzo... To otwórz mi tą bezpieczną skrzynkę. Zaawansowane komponenty. To też można otworzyć? Otwórz, o. Zobaczymy, co my tu mamy ciekawego. Droidy na wsparcie. Mi pozostali też. Zadanie ukończone, no i bomba. Jeszcze mi to otwórz. Nie będę tutaj tego rozbierał. Uciekać. Będzie kabum. Dobra. Nie będziemy kombinować. Myślę, że trzeba będzie ruszać w dalszą drogę. Co my dalej mamy ciekawego tutaj? Czekolada. Stal. O. I to mnie interesuje. Reformuj w karawanę. Tu się udamy. Mamy jeszcze bardzo dużo miejsca, więc nie powinno być z tym problemu. Żywność. Troszkę jeżyn, śpiwór. Zaawansowane komponenty już się bierzemy. To możemy wziąć. Stal 42. O, i pikinier martwy. Jego też bym chciał wziąć. Tu badawczy, ale poza tym nic tutaj innego ciekawego nie ma. Nie. Dobra. Dobra. To jeszcze to jedno zrobię podczas tego odcinka i zobaczymy, co tam będzie ciekawego. Prawie bym zapomniał. Automax chciał mieć zmieniony styl. Nie wiem, czy już zmieniłem, czy on po prostu... Miał jakiś problem, że nie udało mu się to zrobić, ale zmienimy to jeszcze raz w takim wypadku.
O, może coś takiego. Proszę, to Max, i chciałeś kapelusz kowbojski. Kapelusz kowbojski, proszę bardzo, sztuka zamówiona, jak tylko się pojawi. W ogóle kto może robić kapelusz? Ty możesz zrobić kapelusz? Nie. Czy ja wysłałem krawca? Nie, krawiec w tym momencie jest chory. Więc trudno. Zrób mi ten kapelusz, bo tutaj Automax by go chciał. Kapelusz kowbojski i zaraz ci tutaj go damy. O ile oni tutaj zaraz dotrą, okej. Okay. Generowanie mapy spotkania już zaraz sprawdzimy. Zobaczmy. Aha, oni są od razu wrogo nastawieni. Dobrze. Zaoszczędzicie mi trochę czasu. Dobra, co wy tutaj macie? Dzikusy. To nie będzie problemem. O, ten zamierza ominąć linię obronną droidów. Wow, wróć. Ale wyście uparte. Obie. Dobra, spróbujcie mi jego dopaść, aby... Wy jego. Nie udało się, nie udało się. Trudno. Jak się nie udało, to się nie udało. Dobra. Zobaczmy, co my tu mamy ciekawego. Polecenia. A, przejmij. Dobra, ten niech ucieka już. Dobra. Wikonia, sprawdź, co tutaj jest. Bartek, zerknij tu. Bella tu. Galloway tu. I jeszcze Tajmi tu, bo tutaj widzę, coś jest ciekawego. Polecenia. Dopuść wszystko. Śpiwory, łóżka. Nic ciekawego, nic ciekawego. Naprawdę chciałbym, żeby coś lepszego się tutaj dało zdobyć. No dobra. A, tutaj jeszcze jedna rzecz zapomniałem. Tu. Tu może być tam. Ta rzecz, która mnie interesuje, czyli metal. Jest i metal. Dobra. To naszą karawanę wybierzemy w takim wypadku do. Z powrotem do bazy już w tym momencie. A za dziś już myślę, że to by było na tyle, więc za dziś chciałbym Wam bardzo podziękować. No i w zasadzie do następnego. Mówi do Was Runiczny. Trzymajcie się ciepło. Cześć.